Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Torysta52 i moi drodzy, witam was w drugim odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, prawie powiedziałam Gothic 2. Boże, co ja chciałam powiedzieć? Prawie powiedziałam Risen. Matko Święta, trochę się zakręciłam sama ze sobą. Ale tak, jest tutaj Olek, więc myślę, że warto z nim będzie porozmawiać na samym początku, bo później ciężko go wytropić. Witaj, Olek. Wszystko w porządku. W porządku. Nie, Roland, nic nie jest w porządku. Nie brzmi to zbyt dobrze. Co się stało? Jak wiesz, lubię wieczorami pograć na swojej lutni. Wiem. Co dalej? Tobie nie przeszkadza moje brzdąkanie. Nie. I co to znaczy, brzdąkanie? Według mnie, grasz bardzo dobrze. Masz wielki talent. Dziękuję, Roland, niestety, nie wszyscy tak sądzą. No i co? Zawsze się znajdzie ktoś niezadowolony. Na twoim miejscu plułbym sobie na to, co myślą inni. Niestety, nie mogę tego zrobić, ponieważ ktoś postanowił się zabawić i ukrył moją lutnię. Zginęła twoja lutnia. Tak, i nie mogę jej znaleźć. Jestem zdesperowany. Ktoś musiał ją wziąć. Masz kogoś konkretnego na myśli? Cóż, jest kilku zbrojnych, którym nie podoba się moja muzyka. Szczególnie Herbert, Ginter i Ralph bardzo się oburzają, gdy gram. Więc myślę, że moją lutnię ukrył któryś z nich. Możliwe. Trzeba by sprawdzić tę trójkę. Dobry pomysł. Roland, możesz z nimi porozmawiać. Może czegoś się dowiesz. Sam bym to zrobił, ale oni raczej nic mi nie powiedzą. Ponadto, gdy rankiem szukałem mojej lutni, zwichnąłem sobie nogę i nie chciałbym kuśtykać tam i z powrotem przez cały zamek. Och, ostatnimi czasy, coś zupełnie nie mam szczęścia. Głowa do góry. Nadstawień oczu i uszu i porozmawiam z tymi trzema. Być może, czegoś się dowiem. Mam nadzieję. No dobra, mamy nowego questa. Trochę mi się śmiać chciało, kiedy... się pomylił i nie powiedział, że zwichnął sobie nogę, tylko... zwichnął. Czy coś takiego. Tak, załączmy sobie lokatorka, ponieważ no... fajnie by było zebrać wszystkie produkty tutaj. Tam coś jest. Tam też coś jest. Nawet jakiś przeciwnik. Co to było? Widziałam jakiś napis. Tak miało być? Nie wiem, to było bardzo dziwne. Mam nadzieję, że bardzo nie słyszycie pralki, która w drugim pokoju się tutaj, no, zachowuje się w kuchni. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. O. No i dobra, rzeczy sprzątnięte, nikt się nie skapnął. Co my tutaj mamy? Prześwitujące tekstury, brzmi dobrze. Kufer Marboda. Jest Oliver, już z nim rozmawialiśmy. To możemy sobie zabrać. Okej, to mogę sobie pozabierać stąd. Spoko. Parszywy złodziej! Ajajaj! Tego już nie? Dobra, na spokojnie. Muszę się troszeczkę rozgrzać, jeżeli chodzi o mój głos. Dobra. Zróbmy sobie save'ika. Okej, nikt tego nie zauważył. Zobaczmy, czy z Oliverem jeszcze mogę o czymś porozmawiać. Wydaje mi się, że na razie nie. I mam rację. Tam jest jakiś kuferek na górze. A tu jest pulpit. Czy ja go mogę przeczytać? Jak najbardziej mogę. Co my tutaj mamy? Obrona wyspy. Jeżeli wrogowie napadną na Athanos, to przede wszystkim trzeba bronić portu. Jak wpadnie on w ręce wroga, to jedyną drogą odwrotu pozostanie zamek. I choć jego ściany są wysokie, a brama może przetrwać bardzo długo, wróg może po prostu wziąć garnizon głodem. Wcześniej lub później broniącym po prostu skończy się jedzeniem. Tylko o wodę można się nie martwić. Studni w podwórzu zamku dosyć, by napoić cały garnizon. Lord Sintram. No tak, wiemy co nieco o tym panu. Tu jest zwykły rycerz, jak najbardziej. No i co? I mamy tutaj do sprawdzenia, można powiedzieć, podwórze. Ponieważ już wychodzimy na zewnątrz, a ja powinnam trochę szybciej biegać. To jest Gottfried. Siema. Witaj, dzielny rycerzu. Jak się masz? Doskonale. Zawsze gotowy do nowych czynów. A co u ciebie, Rolandzie? Wszystko w porządku.
No, wiesz, jak moje sprawy. Dopóki nie będę miał możliwości wykazania się, to nigdy nie zostanę paladynem. No cóż, na Etechanos chyba do tego nie będziesz miał okazji. Najwyżej zabijesz jakiegoś topielca lub wilka. Ale teraz do naszego portu wpłynął królewski okręt wojenny Albatros. Jeśli naprawdę chcesz zostać paladynem, to postaraj się o pracę na statku. Może wciąż szukają człowieka. Zdecydowanie powinieneś porozmawiać z załogantami okrętu. Z tego co wiem, chcą udać się do wielkiej sali i porozmawiać z Marbodem. Dobra, to jest przydatna dla nas informacja. Paladyn, tak jest, alchemik. No do alchemika mamy zadanie z alchemikiem. Wieści z Węgardu, tajny cel podróży, podstawowe szkolenie i lutnia Olega. Czyli co, pomału zaczynają nam tutaj już skakiwać pierwsze zadania. Bardzo fajnie. Widzę, że kowala u siebie nie ma na razie. To jest dobry pomysł, żeby tutaj pookradać wszystko. Tam są rzeczy... Ach, tutaj w środku. Kuferek. Sporo rzeczy, naprawdę. Warto to wszystko pozbierać. Co jest tam pod tymi schodami jeszcze? Ale dziwacznie. Czy to tak miało być? Wydaje mi się, że coś tutaj jest nie tak, bardzo nie tak. Ale co, my i tak musimy sobie tutaj poszperać, poszukać, posprawdzać. Mamy też paru ludzi, z którymi możemy porozmawiać. Jest nawet jakiś wytrych, jakieś jedzonko. Przespacerujemy się tutaj wzdłuż tych murów i zobaczymy, co uda nam się znaleźć. Bruno jest aktualnie na dworze, z tego co się wydaje. A co my tutaj mamy, moi drodzy? Podstawy strzelania z kuszy. Kolejna książka, którą możemy przeczytać. Podstawy strzelania z kuszy. Dokładnie. Czyli druga książeczka. Bardzo miło, przydatne. To było strasznie. Jest tutaj zbrojny. Rycerz, rycerz, rycerz i rycerz. Czyli nic ciekawego. Obyśmy tylko nie dostali gdzieś z bełtu. Sporo rzeczy możemy zebrać. Tutaj jest Tancred, ja już z nim rozmawiałam. Z Gottfriedem zresztą też. I co, zrobiliśmy w sumie kółeczko, nie? Tak jest, zrobiliśmy kółeczko. Tylko wypadałoby jeszcze sprawdzić, kto tutaj jest. Siema. Tu jest węzel, ja na razie z nim nie będę rozmawiać. Witaj. Siema, Ingolf. Witam. Są jakieś wieści? Witaj, Rolandzie. Są. Do portu wpłynął okręt królewski Albatros. Jednak nie możemy go z bliska obejrzeć. Zarządzenie Marboda. Wielka szkoda. Kto wie, czy jeszcze kiedyś zobaczymy królewski okręt wojenny. Dlaczego bramy są zamknięte? Zarządzenie Marboda. Nikomu nie wolno opuszczać zamku. Zgadnij, dlaczego. Ale pilnie muszę udać się do wioski. Obawiam się, że to musi poczekać, dopóki Marbot nie wykofa zakazu. No, głowa do góry. Zapewne to wszystko nie potrwa długo. No, hej. Zobaczymy. Znowu jedna z tych głupich bestii. Okej, mamy szczurki. Jedna bestia mnie. Niestety nie zdążyłam sobie tutaj ich zgarnąć, czyli Bruno. Właśnie, Bruno. Chwila. Poczekaj sekundkę. W sprawie szkolenia. Tak? O co chodzi? Przeczytałem księgę o strzelaniu z Guzi. Bardzo przydatna księga. Jej autor, który wyszkolił wielu strzelców, był jednak dość porywczą osobą, co niektórzy rekruci powinni wziąć pod uwagę. Kiedyś, zły z powodu kolejnego nieudanego strzału jednego ze swoich uczniów, dosłownie zaczął w niego celować z Guzi. Więc ci biedacy, za każdym razem musieli uciekać przed swoim mentorem, jeżeli życie im było miłe. Ale Wilhelm von Prell był prawdziwym mistrzem strzelania z Guzi, pomimo swojego temperamentu. Dobrze, że przeczytałeś jego księgę. Ach tak, żebym nie zapomniał. Zostaw ją lepiej u mnie. No i dobrze. Chciałbym dowiedzieć się czegoś o alchemiku właśnie. Kapitanie, chciałbym dowiedzieć się czegoś o alchemiku. O kim? O, nie. Zapomnij.
O nim nic ci nie mogę powiedzieć. Ale Ralph powiedział, że często go odwiedzasz. To nie tak. Jeśli kończą się nam mikstury lecznicze i menu, idę do niego po uzupełnienie. Ale nie myśl sobie, że urządzamy sobie jakieś pogaduszki. Przeciwnie, szybko zabieram mikstury i odchodzę. I poza tym nie mam z nim nic wspólnego. Jedyni, którzy mają z nim jakiś kontakt, to Marbot, Oliver i Herbrand. Więc jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć o alchemiku, to lepiej porozmawiaj z nimi. Ale, zapewne byłoby mądrzej nie zadawać zbyt wielu pytań na jego temat. Jakiś czas temu Herbert też się tak dopytywał, jak i ty teraz. Ale alchemik jakoś się o tym dowiedział. Jak się dowiedział? Myślałem, że prawie nigdy nie opuszcza swojej komnaty. Och, gdybyśmy tylko wiedzieli jak. Ale jedno jest pewne, on z pewnością nie jest zwykłym alchemikiem. I jeszcze te wszystkie podejrzane odgłosy w nocy. Brr. No i co z tym Herbertem? Kiedy Herbert zaczął się wypytywać o Sejana, nagle zachorował. Przez 3 dni strasznie bolał go brzuch. Czy to nie dziwne? Cóż, może Herbert po prostu za dużo zjadł. Albo jadł za szybko. Nie, nie. To z pewnością jest jakoś związane z alchemikiem. Zresztą, dość tego. Więcej nie będziemy o nim rozmawiać. No i dobra, to żeśmy się tyle dowiedzieli, że nic. Jakieś wieści, no raczej nie ma na razie, nic nowego. Tutaj jest Flint. Co my tutaj mamy? Kompletnie nic. Dobra, ja się jeszcze raz obiegnę. Tam są jakieś rzeczy. Tutaj na górze może coś być? Tam jest coś, kurde, w środku pochowane jeszcze. Ci rycerze, no, zastanawiają mnie też. O, tutaj też się chciałabym dostać. Dostaliśmy kilof. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A tutaj na razie nie wejdziemy. Czy tam na górze byłam? No byłam chyba już tutaj na tych wieżyczkach. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to bardzo niedobrze. To wychodzi na to, że ja już byłam wszędzie? No bardzo to nie jest jakieś tam... Węzel nam na pewno został do pogadania, ale tak jak mówię, ja nie chcę z nim na razie rozmawiać, bo z nim rozmowa trwa 300 godzin. Siema. Czy ktoś tutaj jest? Jest Tankred. Wydaje mi się, że powinniśmy iść do miejsca, gdzie urzędują nasi przyjaciele i z nimi porozmawiać. Jest Ralph na przykład, ale jest Herbert. Możemy go wypytać o alchemika na przykład. Słyszę o tym po raz pierwszy. Hej, Herbercie, słyszałem, że próbowałeś dowiedzieć się czegoś o Sejanie. Co? Jaki znowu Sejan? Niczego o nikim nie próbowałem się dowiedzieć, rozumiesz? Aha, Bruno mi wszystko powiedział. A potem brzuch. Ej, zostaw mnie w spokoju, człowieku. Nic nie wiem, rozumiesz? Nic. Oj, przestań. Jednak coś tam wiesz. Nic ci nie powiem. Wynocha stąd albo spotka cię coś przykrego, rozumiesz? Hej, Herbercie, powiedz mi. Czego ty chcesz, człowieku? Chcesz sobie pogadać, czy co? Nie. Chciałem tylko zapytać, czy nie widziałeś gdzieś lutni Olega? Nie, nie widziałem. A ostatnio, też nie słyszałem. Nie podoba ci się muzyka Olega, czyż nie? Co ty bredzisz, człowieku? Oleg pięknie gra, po prostu wspaniale. Czy ty w ogóle masz jakieś pojęcie o muzyce? O, co z tobą? Zapomniałeś języka w gębie. Nie, tylko. Naprawdę podoba ci się muzyka Olega? Oczywiście, że tak. Jedyne, co mi nie pasuje, to to, że Oleg bierze się za granie wieczorem, akurat wtedy, gdy chce się trochę zdrzemnąć. Czyli, jeśli Oleg będzie bardziej oględny przy wyborze czasu grania, nie masz nic przeciwko temu, żeby sobie grał. Oczywiście, że nie, człowieku. Niby dlaczego? Jego muzyka jest bardzo piękna. A teraz zostaw mnie w spokoju. Jestem zajęty. No dobra, o szkolenie się nie będziemy pytać. Ralph. Właśnie. Widziałeś może lutnię Olega? A co, zaginęła? Tak. Widziałeś ją gdzieś? Nie, nie widziałem. Ale jeśli chodzi o mnie, to może być nadal zaginiona. Nie lubisz muzykowania Olega? No, tego tak bym nie ujął. Przeciw muzyce jako takiej nic nie mam. Ale Oleg zazwyczaj gra wieczorami, kiedy każdy by chciał pobyć w ciszy i odpocząć. Gdyby on przełożył swoje granie chociaż o godzinę wcześniej, nie byłoby żadnych pretensji.
Innymi słowy, nie masz nic przeciw temu, aby Oleg grał na lutni, jeśli to nie będzie przeszkadzało ci w odpoczynku. Właśnie tak. Wszystko, o co proszę, to aby uwzględniał potrzeby innych, w tym także moje. No dobra. Z Bruno nie pogadam na razie. Tutaj panowie sobie grają w kości. Więc to jest naprawdę fajna rzecz. Ginter, ja cię potrzebuję się ciebie zapytać jednej rzeczy. Możesz opuścić swoją dupę, a nie mieć ją na wysokości mojej twarzy. Dziękuję. Witaj, Ginter. Widziałeś może lutnię Olega? Co, lutnia Olega? Hej, a dlaczego mnie o to pytasz? A dlaczego nie? To widziałeś ją, czy nie? Czy ją widziałem? Nie, ja. Ach, wiesz co? Zostaw mnie w spokoju, dobra. Jak chcesz. Ale zadam ci jeszcze jedno pytanie. Masz coś przeciwko muzyce Olega? W sumie, to nie. Ale jego ćwiczenia są po prostu nie do zniesienia. Trzeba kiedyś z tym skończyć. A teraz zostaw mnie w końcu w spokoju. Jestem zajęty. Lepiej go teraz nie spuszczać z oczu. Dobra, zaraz za nim pójdziemy, zobaczymy, gdzie on polezie. Ja sobie tylko na szybko spojrzę, kto tutaj jest. Jest Hinz i Kunz, no dobrze. Taka wiedza mi wystarczy. Z Valramem musimy porozmawiać. Tam są czary na górze. Nie bez powodu. Zobaczymy, gdzie nasz koleżka pójdzie. On na szczęście, no nawet jak będziemy blisko niego, to nie zareaguje na to zbytnio. Powiem wam, że nie sądziłam, że jako pierwsze z zadań zrobimy to z lutnią. Naprawdę. No ale niech będzie. W sumie. To żaden kłopot, żaden problem. Wydaje mi się, że Marbota na razie nie ma, ponieważ on jest tam na tym statku. Przynajmniej go jeszcze nie widziałam tutaj. Siema, panie zbrojny. No dawaj, Ginter, bo nie mamy całego dnia. W sumie ja mogłabym przyspieszyć czas. Będzie dużo szybciej. No i pięknie. A co ty tutaj robisz? Hej, Ginter. Co ty tu robisz? Ejże, skąd ty się wziąłeś? Śledziłeś mnie? Nie, czemu tak sądzisz? Trafiłem tu zupełnym przypadkiem. Tak, tak. Cóż, to w porządku. Co tu robisz? Opalasz się, czy co? Co? Echm, nie, nie. Po prostu chciałem zobaczyć, można tu znaleźć lecznicze ziele. Lecznicze ziele. I co, znalazłeś coś? Co? Tak, tak. Ale teraz powinienem już wracać. Muszę coś jeszcze zrobić. Zaczekaj, więc masz klucz do bramy ogrodowej. Nie, to weź mój zapasowy klucz. Jeszcze brama się zamknie i nie dostaniesz się z powrotem do twierdzy. Dzięki. Ale debil. Chwila. Cześć, Ginter. Mordo. Wykopujemy. Najprawdopodobniej znajdziemy tutaj właśnie lutnię, prawda? Aha. Zdaje się, że coś znalazłem. Ty, czekaj tam. Chwila. Ty, Ginter. Serio, nie mogę ci powiedzieć? No dobra, no to nie. Ale tutaj były rzeczy... Co tu łazi? To są... Szczury? Czemu one są jako wrogowie, tak jakby? Nie mam pojęcia. Ty, goblinie jagody tutaj były. Wow. Sakiewka i bełt. A to możemy zaznaczyć już teraz? Nic się nie dzieje, no dobrze. Nie wiem, po co mi chwasty i po co mi na przykład taka rzepa, ale sobie ją zbiorę. Możemy stąd spadać. Jest dosyć ciemnawo. Ale to chyba żaden kłopot. Możemy powiedzieć Olegowi, że mamy jego lutnię.
Z tego co pamiętam, Olek sobie śpi gdzieś tutaj na dworze, tak jakby. Boże, jak to brzmi, na dworze. Nie no, trochę przesadziłam. To znaczy tutaj jest to taka jakby chatka czy coś w tym stylu. I on sobie tak jakby tutaj śpi. Tu jest rekrut. Tu jest Flint. Ingolf i tak dalej. W sensie... Węzel. No z węzelem nie będę na razie gadać. Tu jest właśnie Olek. Witaj. Siemanko. Znalazłem twoją lutnię. Winter zakopał ją w zamkowym ogrodzie. Oto ona, trzymaj. To drań. Dziękuję ci, Roland. Weź 100 sztuk złota. Dziękuję, Olek. Na pewno mi się przydadzą. Przy okazji, mam dla ciebie pewną radę. Tak, będzie lepiej, jeśli zaczniesz wcześniej grać na swojej lutni. Przynajmniej o godzinę wcześniej wieczorem. Wszystkich drażni właśnie twój wybór pory na granie. Nikt nic nie ma do twojej muzyki. Nawet Winter, choć on przekroczył wszelkie granice. Dziękuję, że mi to powiedziałeś. Przypuszczam, że było to bardzo egoistyczne z mojej strony, nie brać pod uwagę pory grania. Teraz postaram się ćwiczyć wcześniej. Dobry pomysł. W takim przypadku nie powinieneś mieć żadnych problemów. Więc tak właśnie zrobię. I przede wszystkim znowu mogę pracować nad swoją nową pieśnią. Skomponowałeś nową pieśń? Pewnie, już napisałem tekst. Ciekawe, a mogę na niego zerknąć? Oczywiście. Och, boję się, że nie mam go przy sobie. A gdzie? Tylko nie mów, że też ci zginął. Na szczęście, nie. Dobrze go schowałem w bezpiecznym miejscu. Tu w zamku. Nie, na zewnątrz. Kiedy komponuję muzykę, zwykle opuszczam zamek i idę w moje ulubione miejsce. Nikt mi tam nie przeszkadza. Cóż, a przynajmniej zazwyczaj. Jaka szkoda, że zwichnąłem nogę. Inaczej już poszedłbym po tekst i mógłbym zacząć próbę. Jeśli chcesz, to mogę po niego pójść. Tylko muszę wiedzieć, gdzie jest. O, jeśli to dla mnie zrobisz, dam ci jeszcze trochę złota. Powiedzmy, 50 sztuk złota. Zgoda. Gdzie tekst? Na tej górze, tuż przy moście, znajduje się ścieżka prowadząca do dużej jaskini po drugiej stronie góry. Wewnątrz jaskini jest zamknięty kufer. W nim jest tekst. Dobrze, pójdę po niego. Dobrze, zrobimy to, ale na razie jeszcze nie, dlatego że brama jest zamknięta. Prześpijmy się do rana, żebyśmy mieli ładny, piękny dzień. Możemy sobie zerknąć na dziennik, pieśń Olega, alchemik, podstawowe szkolenie. Mamy teraz punkty nauki, więc można by było spróbować sobie dać w broń jednoręczną i w kuszę po 2 punkty. Ponieważ jak to było z tym szkoleniem? Jeszcze raz. Aby ukończyć podstawowe szkolenie, muszę ćwiczyć z Brunem. Do 10% strzelanie z kuszy i broń jednoręczną. To teraz pytanie tylko, gdzie jest Bruno? Ponieważ on się właśnie przemieszcza i czasami jest go ciężko namierzyć. Na razie brama jest jeszcze zamknięta, więc to jest na pewno plus. A czy tutaj jest Ginter? Siema. Nie mogę z tobą pogadać? No to nie. Czy ja mam łuk? Mam łuk. Mogę go nawet założyć. To dobrze, ponieważ będzie nam prościej namierzać ludzi. W sensie, nie żeby do nich strzelać, prawda? O, tu jest Valram. Odłóż broń! Sprycia! W sumie moglibyśmy z Valramem pogadać, bo jeszcze tego nie robiłam. Siema, stary. Witaj. Hej, halo Roland. Wszystko w porządku. Ja, geht so. Auf Atanas. Ist ja nicht viel los. Immerhin kann ich mir abends die Zeit beim Würfelspiel vertreiben. Wie sieht's aus? Hättest du Lust, mit mir zu würfeln? Der Einsatz beträgt 25 Goldstücke. Mit etwas Glück kannst du das Doppelte gewinnen. Wenn du Interesse hast, dann komm doch abends gegen 18 Uhr in die Mannschaftsräume. Dobra, ej. Czyli Valram jest od gry w kości. Ej, jak leci? Wie soll es schon aussehen? Ständig nur eintönige Wachdienste. Immerhin kann ich mir abends beim Würfelspiel etwas die Zeit vertreiben. Dobra, jak widzicie, mamy też i niemiecki dubbing się zdarza. Spoko. Ja potrzebuję się dowiedzieć, czy z Gottfriedem na przykład mogę jeszcze pogadać odnośnie alchemika. Nie. Ale tu jest Herbrand. Jeszcze z nim nie gadaliśmy wcale. Za króla. Witaj, rycerzu Herbrandcie. Niech Inous będzie z tobą.
Za króla, Rolandzie. Także witam ciebie w imieniu Innosa. Jak idzie szkolenie naszych ludzi? Doskonale, chłopcze. Nie ma z tym problemu. Ale obawiam się, że nie będą jeszcze w stanie wykorzystać nowo nabytej wiedzy w praktyce. Brak do tego przeciwników. Ale skąd ich wziąć? Chociaż teraz sam szczyt wojny, na Etechaanos jak dawniej panuje spokój. I chyba tak już zostanie. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o Sejanie. O naszym alchemiku. Co chcesz o nim wiedzieć? Co to za człowiek? No cóż, niewiele mogę o nim powiedzieć. Ale jest doskonałym alchemikiem. Niegdyś przypłynął tutaj z kontynentu i od tamtej pory dobrze nam się przysługuje. Coś wiesz o jego życiu? Nie, naprawdę nie mam nic do powiedzenia na jego temat, o to lepiej zapytaj Marboda. A co to za dziwny hałas rozbrzmiewa po nocach? Ach, to. Możesz być spokojny. Jego eksperymenty są zupełnie nieszkodliwe. Dlaczego Sejan unika ludzi i rzadko wychodzi ze swojego pokoju? No cóż, przecież ciągle jest zajęty swoimi eksperymentami. Ponadto jest nieco nieśmiały. Ale to wszystko, co mogę o nim powiedzieć. No dobrze, czyli się nic nie dowiemy nowego. Spoko. Tutaj w ogóle jest tak, że czasami dużo ludzi nie ma i jest ciężko kogoś w ogóle namierzyć, żeby był. W sensie, to jest bardzo duży minus tej modyfikacji, przynajmniej na początkowym etapie moim zdaniem, bo nasi towarzysze zmieniają swoje miejsce pobytu. I czasami jest po prostu ciężko ich odszukać, prawda? Dobra, wychodzi na to, że Bruno musi być gdzieś w zamku, dlatego że tutaj go nigdzie nie widzę. Pytanie tylko, czy jest w naszych kwaterach, czy nie, ponieważ bym chciała sobie więcej expa zyskać. Czy tutaj ktoś jest? Krążą ostatnio różne plotki. Jest Marbot. Okej. Okay. To warto z nim będzie porozmawiać za chwilę. Chciałbym się czegoś dowiedzieć o alchemiku Sejanie. O Sejanie. No dobrze. Ciekawski, co? Co o nim wiesz? Szczerze, to niewiele. Niezbyt często z nim obcuję. Czasem Marbot posyła mnie do niego, abym odebrał mikstury lecznicze i mikstury Menli. Ale to zazwyczaj zleca Meryk Bruno. Ma klucz do pokoju Sejana. Oprócz tego, mogę powiedzieć tylko to, że Sejan od wielu lat pracuje dla nas. To znaczy, że o jego życiu nic nie wiesz. Nie. Jeśli o tym ktoś coś może powiedzieć, to tylko Marbot. A co to za dziwne dźwięki nocami dochodzą z pokoju w wieży? Prawdopodobnie Sejan przeprowadza jakieś doświadczenia. Dokładnie tego nie wiem. A dlaczego Sejan unika ludzi i rzadko wychodzi ze swojego pokoju? Myślę, że po prostu lubi samotność. I w ogóle jest dość nieśmiały. Jeśli o nim chcesz wiedzieć więcej, to zapytaj Marboda. Dobra, Marbot stoi tuż obok, ale ja najpierw bym chciała udać się do Bruna. Trzeba było mnie spytać wcześniej. Siema. Hej, ty. Stary. Z tego może najpierw jednoręczny miecz. Damy sobie 2 punkty. Nie musisz o to pytać. Dalej, weźmiemy sobie kuszę. Chcę się nauczyć. Dobrze. I też 2 punkty. Ludzie gadają. Powinniśmy mieć teraz po 10%, tak jest. W sprawie szkolenia. Tak? O co chodzi? Dokładnie. I teraz możemy pogadać. Myślę, że już wystarczająco się wyszkoliłem w strzelaniu z guzi. Lepiej tego nie robić. Zgadza się. Pomyślnie wykonałeś dane zadanie. Powinien być. Myślę, że już wystarczająco się wyszkoliłem w walce jednoręczną bronią. Zgadza się. Z tego będzie jeszcze więcej. Pomyślnie wykonałeś dane zadanie. No i dobra, i na razie to jest wszystko. Musimy jeszcze sobie dać w siłę zręczność. No więc tutaj tych poziomów będzie dosyć dużo do zdobycia. Mam tylko 2 punkty nauki, więc niewiele tutaj zdziałam. Ty, ja się źle nauczyłam w kusze. Ja się zapisałam gdzieś. Quick save ostatni. W dupie. 17:29, a jest godzina. Matko święta, ja nie zrobiłam żadnego zapisu. Fuck my life, ja właśnie sobie zmarnowałam życie. Powinien być mądrzejszy. Wiecie co, umówimy się tak, że ja sobie to wszystko tutaj powtórzę poza nagraniem, żebyśmy to mieli, bo mi bardzo zależy, żeby jednak te punkty rozdysponować mądrze. A tymczasem porozmawiajmy chyba z Marbodem, bo ja niewiele mogę teraz zrobić. Możemy sobie pograć w kości, ale to musielibyśmy się przespać. Marbot, z tobą powinniśmy mieć dużo chyba dialogów. Za króla. Komendancie, mogę was o coś spytać.
Za Innosa i za króla, żołnierzu. Czego chcesz? Słyszałem, że brama zamku została zamknięta. Dlaczego? To tylko zwykłe środki bezpieczeństwa, żołnierzu. W porcie kotwiczy okręt. I nie chcę, żeby wszyscy ludzie pobiegli tam jak szaleni. A co to jest za okręt? Królewski okręt wojenny Albatros z Engardu. Dowódcą jest honorowy Lord Baldwin. Z Engardu. A można wiedzieć, dlaczego zatrzymał się tu, na Etechanos? Można. Okręt potrzebuje uzupełnić zapasy. Poza tym, Lord Baldwin ma nadzieję znaleźć tu dobrego marynarza, ponieważ jeden z jego ludzi niedawno zmarł. Jak długo brama zamku będzie zamknięta? Dopóki okręt nie odpłynie. Nie, nie spodziewałbym się, że tak długo, ponieważ Albatros będzie stacjonował kilka dni przed Etechanosem. Jak tylko Bertrand zamknie dostęp do okrętu, brama zamku znów zostanie otwarta. Ile czasu to zajmie? Nie wiem, żołnierzu. Dałem mu rozkaz, aby otoczyć molo ścianą lub czymś podobnym. Ale to przecież kosztowne. Dlaczego tak koniecznie trzeba zamknąć dostęp do molo? To nie twoja sprawa, żołnierzu. Niedługo powiem ci, kiedy będziesz mógł opuścić zamek. A żebyś się nie nudził, mam dla ciebie zadanie. Tak. Co mam zrobić? Gdzieś na zamku zgubiłem swoją fajkę i teraz nie mogę jej znaleźć. Wiem tylko, że nie ma jej w mojej komnacie, w wieży, dokładnie już ją przeszukałem. Nie ma jej też u alchemika, już pytałem. Więc górne komnaty możesz sobie odpuścić. Chcecie, bym odnalazł fajkę. Ale ona może być gdziekolwiek. Właśnie. Dlatego to tobie powierzam te zadanie. My już na szczęście fajkę mamy, ale to może za chwilę. Jakie zadanie ma Albatros? To nie twoja sprawa. Misja Albatrosa jest tajna i taką ma pozostać. Słuchajcie, komendancie. Prawdą jest to, co słyszałem. Że nikt z naszych ludzi nie może wejść na pokład okrętu. Cóż to za pytanie? Wyjaśniłem ci to przecież wyraźnie. A ty znowu pytasz. Tak, to prawda. Nikomu, powtarzam, nikomu nie wolno wchodzić na okręt. Więc, proszę się do tego dostosować. Straży przykazano odpowiadać siłą na jakąkolwiek próbę przedostania się na Albatrosa. W związku z tym, każdego sprawcę czeka surowa kara. Ale dlaczego nikt nie może wejść na okręt? Naszych żołnierzy ucieszyłyby wieści z Myrtany. Właśnie dlatego nie można. Sytuacja na kontynencie nie jest na tyle dobra, by wam o tym opowiadać. Ale jeśli ktoś naprawdę nie może już wytrzymać, może zapytać bezpośrednio mnie. Jak sytuacja w Engardzie? Sytuacja ciągle jest bardzo trudna. Ale duch bojowy naszych żołnierzy jest wysoki i wcześniej czy później pokonamy wrogów. A trochę konkretniej. Co ty w ogóle sobie wyobrażasz? Żołnierzu, zaczynasz przekraczać wszelkie granice. Powiedziałem ci wszystko, co powinieneś wiedzieć. I nic więcej się ode mnie nie dowiesz. Zrozumiałeś? Tak, tak, zrozumiałem. Po prostu nie oczekiwałem takiej odpowiedzi. Przestań kpić. I zapamiętaj jedną rzecz, jeśli chcesz zostać paladynem, powinieneś bezwarunkowo ufać swojemu dowódcy. Jestem wojownikiem Innosa i zawsze mówię moim żołnierzom wszystko, co jest dla nich ważne i co koniecznie powinni wiedzieć. Wszystko inne może tylko wprowadzić w błąd lub podważyć twoją wiarę i ducha walki. Narazi twoje życie na niebezpieczeństwo i dlatego wiele informacji zatrzymuję dla siebie. Ostatecznie, jestem odpowiedzialny za was wszystkich. Pamiętaj o tym, żołnierzu, i szanuj moje decyzje. Doskonale rozumiem, że bardzo chcesz wiedzieć, jak mają się sprawy w stolicy. Ale po prostu mi uwierz, nic nie jest stracone. Król Erchaobar odeprze ataki orków. Dobrze. Przepraszam, nie chciałem was zdenerwować. Co wiadomo wam o Sejanie? Co? Właściwie, to co cię interesuje. Cóż, przede wszystkim, jaki to jest człowiek. To doskonały alchemik, dzięki swojej wiedzy bardzo nam pomaga. Stale dostarcza nam mikstury leczenia i menu, ale także przygotowuje specjalne roztwory. Jest rzetelnym, choć skrytym człowiekiem, który żyje tylko swoją alchemią. Od wielu lat wiernie nam służy. A co wiecie o jego prywatnym życiu, komendancie? Cóż, nie sądzę, by była to twoja sprawa, więc nic ci na ten temat nie powiem. Dobrze. A co to za dziwne odgłosy słychać nocami z wieży? Sejan przeprowadza dużo eksperymentów, ale wszystkie jego doświadczenia są całkowicie bezpieczne. Nie powinno cię to interesować. Ale dlaczego Sejan unika pozostałych mieszkańców zamku i prawie nigdy nie wychodzi ze swojej komnaty? W zamku znowu huczy od jakichś plotek, tak.
nie powinieneś tak po prostu podejrzewać ludzi, nie mając na to wystarczających dowodów. Sejan jest tylko zwykłym starcem, lubiącym pobyć w samotności. Ot i wszystko. Komendancie, wasza fajka. Jest, moja najdroższa. Świetna robota, Rolandzie. Masz tu za to 25 sztuk złota. Przy okazji, Bertrand zakończył swoje przygotowania. Więc dałem rozkaz Ingolfowi, by znów otworzyć bramę. No i fajnie. Chciałbym się zaokrętować na Albatrosie. Że co? A z jakiej to okazji, jeśli mogę zapytać? Już ci się nie podoba tu, na Etechanos? Cóż, jak wiecie, chciałbym zostać paladynem. Ahaha, i ty myślisz, że Lord Baldwin od razu cię nim zrobi? Oczywiście, że nie. Ale wydaje mi się, że z nim będę miał więcej okazji do wykazania się, niż tutaj. To bzdura, żołnierzu. Etechanos jest naszą najważniejszą, ze strategicznego punktu widzenia, bazą. Ostatnie lata mogły tu być spokojne, ale wydaje mi się, że kolejny atak orków wisi w powietrzu. Dlaczego tak uważacie? Lord Baldwin wam powiedział. Nie. Nic takiego mi nie mówił. Ale mam takie przeczucie, że coś nadciąga. A moja intuicja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Cóż, skoro tak mówicie. No to jak? Pozwoli się mi się zaokrętować. Nie pozwolę, żołnierzu. Lord Baldwin jeszcze się na to nie zgodził, a i ja nie zamierzam. Ale dlaczego nie? Dlaczego jesteście tak negatywnie nastawieni, komendancie? Ponieważ tak powiedziałem. W końcu, jestem komendantem i nie muszę się tłumaczyć przed żołnierzem ze swoich decyzji. Ale ponieważ jestem w dobrym nastroju, niech będzie. Odpowiem na twoje pytanie. Już ci powiedziałem, że spodziewam się ataku orków i potrzebny mi jest każdy człowiek. Wojenna flota orków jest wystarczająco silna, żeby zdobyć tak ważny strategiczny obiekt, jak Etechanos. Oto dlaczego nie możesz opuścić fortu i odpłynąć na tym okręcie. Rozumiesz? Dobrze, dobrze, wszystko rozumiem. No dobrze, czyli wygląda na to, że nic nie wskuram tutaj. Mamy tutaj ludzi, którzy przyszli z okrętu. Witaj. Czego chcesz? Nie widzisz, że przeszkadzasz. Dobra, może Volker? Witaj, paladynie. Nazywam się Roland. Mogę ciebie o coś zapytać. Zależy o co, żołnierzu. A tak przy okazji, nazywam się Volker. Więc co chcesz wiedzieć? Po co przybyliście na Etechanos? Musimy zaopatrzyć się w prowiant, jak również potrzebny nam człowiek do załogi statku. To znaczy, że potrzebny wam nowy marynarz. Tak. Ale w tej sprawie lepiej pogadaj z Erikiem. Lord Baldwin osobiście wydał mu rozkaz, aby dobrać nowego członka załogi. Ja zajmuję się tylko prowiantem. No dobrze, czyli Erik. Może ty coś wskurasz? W imieniu Innosa, witaj paladynie. Jestem Roland. Witaj, żołnierzu. Nazywam się Erik. Czego ode mnie chcesz? Mogę się dowiedzieć, po co przybyliście na Etechanos. Możesz. Przede wszystkim, potrzebny nam prowiant do dalszej żeglugi. Także potrzebny nam nowy marynarz. Mamy nadzieję, że marynarza i prowiant u was znajdziemy. Dokąd popłyniecie po opuszczeniu Etechanosu? Wybacz, ale o tym nic nie mogę powiedzieć. Zapytaj o coś innego. Jak wygląda sytuacja w Engardzie? Miasto nadal jeszcze się trzyma. Tak, z pomocą Innosa. Mury miasta na razie są wystarczająco mocne. I dopóki mury powstrzymują orków, stolica jest nie do zdobycia. A co będzie, jeśli mury Engardu nie wytrzymają? Orkowie wedrą się do miasta. Takich pytań nie należy zadawać, żołnierzu. Ale gdyby nawet tak by się stało, to król ma w rezerwie jeszcze jeden sposób, który może zapobiec zwycięstwu orków. A jaki to sposób? Tego ci nie powiem, żołnierzu. Wystarczy, żebyś wiedział, że nie wszystko stracone. Kto wami dowodzi? Czcigodny Lord Baldwin, żołnierzu. Reprezentuje go dwóch paladynów, Gernot i Ganelun. Lord Baldwin mianował Ganeluna głównym przedstawicielem do waszego komendanta Marboda. Zadaniem Ganeluna jest informowanie Marboda o sytuacji wojskowej na lądzie. A Volker ma zadbać o zaopatrzenie w prowiant. A co się tyczy mnie, to zostałem tu skierowany przez Lorda Baldwina, żebym znalazł nowego marynarza do służby na okręcie. Mam nadzieję, że Marbot przedstawi mi dość kandydatów, żebym mógł wybrać najlepszego. Chcę się zaciągnąć na wasz okręt. Wspaniale. W
takim razie nie trać czasu i zawiadom o tym swojego dowódcę, żeby wpisał cię na listę kandydatów. Powiedziałem Marbodowi, że chcę się zaciągnąć na wasz okręt. Masz dziwny wyraz twarzy. Co ci powiedział? No cóż, jak go zrozumiałem, to nie chce oddawać swoich ludzi. Potrzebny mu każdy człowiek. Ach tak. No cóż, muszę wyraźnie wyjaśnić waszemu komendantowi, że nie możesz ignorować naszego żądania. Wiesz co? Przekaż Marbodowi ten rozkaz, podpisany osobiście przez króla. Zobaczymy, czy po tym będzie się sprzeciwiał. Kurczę, no dobra. No to co, Marbot? Mam dla was wiadomość od lorda Baldwina. Zapieczętowana. Dawaj ją tu szybko. To pisemny rozkaz króla. No tak, zobaczmy. Więc, jakieś nowe polecenia. Jakbyś sam nie wiedział. Ej, i tak już nic nie zrobisz. Król rozkazuje wszystkim swoim dowódkom okazywać wszelką pomoc lordowi Baldwinowi w jego misji. I to oznacza, że zobowiązany jestem przekazać jednego ze swoich ludzi na okręt lorda Baldwina. Ale nawet nie miej nadziei, że tym człowiekiem będziesz ty. Puszczę tylko takiego, którego nie będę potrzebować tu, na Etechaanos. W końcu, lord Baldwin potrzebuje doświadczonego człowieka. W twoim przypadku oznacza to, że musisz przynajmniej ukończyć kurs szkoleniowy. Tylko wtedy będziemy mieli o czym rozmawiać. Idź do Bruny i dowiedz się, co powinieneś zrobić. Dobrze, czyli jest jakaś szansa, że nam się uda to zrobić wszystko, tajny cel podróży. Co mogę powiedzieć Ralfowi? Dobra, tutaj już nic nie zrobimy. Powinniśmy kończyć odcinek, moi drodzy, tak w ogóle. Kim ty jesteś? A to węzel robi kółeczka, tak jest. Okej, okay, a kto siedzi tutaj? Jest Herbert i jest Flint. Czyli stała ekipa. A czy ktoś śpi na przykład? Jest Ginter. Jest zwykły zbrojny. Zbrojny. Dobra, czyli Ralf jest gdzieś indziej. No tu jest. Siemka. Mogę coś powiedzieć o sytuacji w Engardzie. Ale dużo wpisów w dzienniku. Naprawdę. Tomów, nie każ mi czekać. No, nie tak wiele wiem. Miasto jest nadal w oblężeniu. Można się spodziewać, że w niedługim czasie naszą stolicą zawładną orkowie. Och, jeśli to nastąpi, to niebawem i tutaj zjawią się orkowie. Ale jest jeszcze nadzieja. Powiadają, że król Erchaobar ma tajną broń. I tą bronią planuje odnieść druzgocące zwycięstwo, kiedy orkowie wtargną do miasta. Tajna broń. Co to może być? Paladyn, od którego dowiedziałem się o tym, nie chciał o tej broni mówić. Ale musi to być broń, której można użyć tylko w konkretnym przypadku. No cóż, przynajmniej teraz wiem, jak wygląda sytuacja w stolicy. To z pewnością zainteresuje chłopaków. Dziękuję, że mi o tym powiedziałeś. Nie ma za co dziękować. Mówisz, że nie ma za co. Wiesz co? W dowód wdzięczności mogę nauczyć cię otwierania zamków. Za darmo. W pewnych sytuacjach to bardzo przydatne. Umiesz otwierać zamki. Coś takiego. Kto ciebie tego nauczył? Wiesz, był tu taki pewien marynarz i to sporo lat temu. Ale jak sądzę, nie będziesz tym zainteresowany. Ach tak, bym zapomniał. U mnie także możesz nabyć wytrychy. No dobrze, to się przyda na pewno. Powiedz no, Ralf, jesteś dosyć zręczny. No, tak sądzę. A co? Czytałeś może księgę o podstawach treningu zręczności? Księgę o czym? Ach, o tym, oczywiście, że czytałem. Chyba nawet ją jeszcze mam. To masz ją teraz, czy nie? Chwileczkę. Pozwól mi pomyśleć. Ach, no oczywiście. Jest w moim kufrze. Doskonale. A nie wydaje ci się, że nadszedł czas, aby ją zwrócić? Gościu, po prostu zapomniałem o tym. A Bruno i tak z niej nie korzysta, więc myślałem. Bruno znów postanowił zająć się szkoleniem i chce mieć tę księgę z powrotem. Dobrze, dobrze, Roland. Trzymaj klucz od mojego kufra. Możesz ją zabrać. Ej, no dobra, fajnie, nie? To zanim skończymy odcinek, to jeszcze sobie otworzymy. Gdzie jest jego kuferek? To jest bardzo dobre pytanko. Jonas. Valram. To chyba tutaj gdzieś, nie? Gdzie my mamy kuferek? Hinza, Flinta,
O, jest kufer Ralfa. Mamy kurz zręczności, niepamięć, sen i chlebek. Czemu ktoś wyciągał broń? Bardzo mi się to nie podobało. Ty, ja mam księgę mędrców, a skąd ja to wzięłam? Rozumiem. Nie mam pojęcia. Plus 3 zręczności dostaliśmy dodatkowo. No dobrze, to jesteśmy coraz bliżej, jeżeli chodzi o te wszystkie umiejętności. Podstawowe szkolenie. List do rodziców. No, to możemy też zrobić w sumie. Do Bruno musimy iść pogadać. Paladyn, alchemik. Marbot nie chce mi nic powiedzieć. Tajemniczy statek. Może w wiosce ktoś coś słyszał. No, możemy już też iść do wioski, więc to jest też ciekawa rzecz. Moi drodzy, ja Wam serdecznie już dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Ja lecę montować dla Was ten film. W kolejnym myślę, że zejdziemy sobie już do wioski. Przydałoby się gdzieś podekspić, więc myślę, że się tym będziemy zajmować. No i co? I ja sobie nadrobię to tak, żebyśmy mieli więcej tych punktów nauki, bo będzie nam to naprawdę potrzebne, a to był mój czysty błąd, także ogarnę to wszystko i spotkamy się w tym samym miejscu, jakby ja zrobię to wszystko jeszcze raz. Dzięki i do kolejnych filmów. Cześć!